Czy trzecia wojna światowa wybuchnie po mundialu, po mistrzostwach świata w Rosji? O tym mówi tak naprawdę jedna z wizji, jedna z przepowiedni, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, przedstawiając tak naprawdę liczne przepowiednie wizje na swoim kanale, bardzo często dostaję pytanie od widzów, kiedy tak naprawdę będzie wybuch tej trzeciej wojny światowej, czy można określić konkretnie datę. Niektórzy twierdzą, że ta trzecia wojna światowa trwa już praktycznie od 2001 roku, że pierwsze takie zaczątki to był atak na World Trade Center, później to tak naprawdę za tym poszły tutaj atak tak ze strony Stanów Zjednoczonych na Irak, walka z terrorystami przez wiele lat, no i ten konflikt, który później się rozlał na Bliski Wschód. Natomiast jest tak naprawdę ciekawa jedna przepowiednia, która mówi o tym, że właśnie dojdzie do wybuchu trzeciej wojny światowej w momencie, kiedy będą wszelkie zgody, porozumienia, zgody polityczne i zgody między państwami. To jest ciekawa sprawa, ponieważ no, nigdy nie można powiedzieć, że względnie spokój na świecie. Zawsze są jakieś wojny, zawsze są konflikty. Stany Zjednoczone zawsze brały, będą brać i biorą udział w jakichś konfliktach tutaj z zbrojnych, czy to tak naprawdę pod patronatem tutaj ONZ, czy pod patronatem oczywiście NATO, tak, że to są siły pokojowe, natomiast zawsze praktycznie gdzieś mają miejsce działania wojenne. No właśnie, i tak naprawdę takim momentem, kiedy może dojść do wybuchu trzeciej wojny światowej, to jest właśnie zakończenie mundialu, to jest zakończenie mistrzostw świata w Rosji. Pytanie jest tak naprawdę, kto z kim będzie walczył, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, że nie jest to przypadkowe, ponieważ wynika to tak naprawdę z historii. Zobaczmy sobie, co było podczas mistrzostw Europy, które miało miejsce w Polsce i na Ukrainie w 2012 roku. Wtedy te mistrzostwa odbyły się, Ukraina budowała nowe stadiony, tak szerokim tak naprawdę strumieniem popłynęły pieniądze do Polski i do Ukrainy, żeby wybudować te stadiony. Oczywiście państwa te musiały z własnej kieszeni wyłożyć. Natomiast później, przecież w 2014 roku, czyli raptem dwa lata później, nastąpił aneks, tak, praktycznie tutaj Krymu do Rosji, tak, Rosja zajęła Krym, praktycznie przy akceptacji całego świata, tak, bo cały świat temu się przyglądał, ale świat w żaden sposób radykalny tutaj nie zareagował, no i do dzisiaj toczą się regularne walki na terenach tutaj wschodnich Ukrainy. No właśnie, i kto wie, czy czasem ta przepowiednia, która mówi o wybuchu trzeciej wojny światowej, o takiej dużej skali tak naprawdę, czy to nie będzie miało miejsce po tak naprawdę mundialu, po mistrzostwach świata w Rosji, bo wiadomo, że na pewno podczas wybuchu wojny światowej, no to Rosja będzie zaangażowana, tak można powiedzieć, pominąć jakieś mniejsze państewko, które nie będzie brało udział w wojnie światowej, natomiast na pewno Rosja będzie zaangażowana, chociażby dlatego, że Rosja popiera Syrię, że Rosja po prostu ma różne tak naprawdę porozumienia i różnych tak naprawdę wrogów na świecie. Czyli rzeczywiście to by miało miejsce po mundialu. Jakby niektórzy tutaj eksperci wskazują też uwagę na to, że jakby Rosja zbudowała te stadiony, zbuduje tutaj wszystko praktycznie na mistrzostwa świata. Przyjadą też turyści, wiadomo, że te ceny wzrosną za hotele, za posiłki, więc Rosja praktycznie zarobi na mundialu, to jest oczywiste, turystycznie i tak dalej. I później właśnie, może rok później, rok, dwa lata później, to nie jest powiedziane, że to musi dojść do wybuchu praktycznie wojny światowej na dzień po zakończeniu mundialu, ale rok czy dwa lata później może dojść do konfliktu zbrojnego, tak, do konfliktu zbrojnego. Zobaczmy sobie, co właśnie miało miejsce na Ukrainie. Powstały tam stadiony, tak, zostały one zmodernizowane, wydano mnóstwo pieniędzy, a praktycznie ten konflikt chociażby w Donbasie spowodował, że niektóre stadiony były zniszczone, piłkarze musieli po prostu uciekać, bo czuli się niepewnie, czyli rzeczywiście to nie ma żadnego tak naprawdę na dobrą sprawę znaczenia, czy tutaj jest jakaś impreza, no bo przedtem praktycznie cały wzrok, wszystkie oczy świata skierowane były na Ukrainę. W momencie, kiedy jest na przykład tutaj aneks Krymu, to wtedy już te państwa, bo wracają głowę, nie patrzą tak na tą sytuację, nie chcą pomóc, bo co innego, gdyby wojna toczyła się jakiś mniejszy
mniejszych państwach, no to wtedy często na przykład tak się zarzuca się, że w Amerykanie nie wiedzą tak, gdzie leży Polska czy inny kraj, no to rzeczywiście tak, nie mają może takiej tutaj wiedzy, tak, bo interesują się Stanami Zjednoczonymi, swoim stanem. Natomiast tutaj o Ukrainie praktycznie było głośno na całym świecie, we wszystkich państwach, wśród przywódców, a pomimo tego nastąpił właśnie ten aneks tego Krymu. Także ta przepowiednia, która mówi o tym, że dojdzie do wybuchu III wojny światowej, kiedy będzie spokój, będą zgody, względny spokój, porozumienia polityczne, międzypaństwowe, to właśnie może być sytuacja po mundialu. Bo wiadomo, że też państwa tutaj nie chcą wchodzić w jakieś konflikty zbrojne czy konflikty polityczne, dyplomatyczne na krótko przed mundialem. Chociaż tutaj mieliśmy taką sytuację tak między Wielką Brytanią a Rosją i wyrzucenie tutaj dyplomatów i po jednej i po drugiej strony praktycznie z placówek dyplomatycznych, z ambasad w Rosji oraz w Wielkiej Brytanii. Natomiast to jest jedna kwestia, druga kwestia to jest właśnie, to jest kwestia tego, że większość państw nie chce tak naprawdę tutaj konfliktów przed mundialem, no bo te państwa chcą po prostu pojechać, tak, chcą pojechać na Mistrzostwa Świata, chcą brać udział w tym mundialu. Ciekawa tak naprawdę wizja, ciekawa tak naprawdę przepowiednia. Gdyby się ona rzeczywiście zrealizowała, to można by było powiedzieć i tak odnosić też do historii, tak? To, co było w Krymie, czyli na Krymie 2014 rok, czyli dwa lata praktycznie po tutaj Ukrainie, po 2012 roku, to teraz gdybyśmy to zakładali, to by był 2020 rok, tak? 2020 rok byłaby to data wybuchu III wojny światowej, tak? No jest to ciekawe tak naprawdę spojrzenie na całą tą sprawę, czy rzeczywiście takie zdarzenia by miały miejsce, czy też nie. Niewątpliwie no, sytuacja na świecie na pewno po prostu nie jest ciekawa, tak? Wiadomo, że Rosja bierze udział czynny w różnych miejscach na globie, chociażby w Syrii, tak? Też tutaj są pewne konflikty dyplomatyczne. Rosja tak naprawdę jest pokłócona z Europą, jeśli chodzi o dyplomatów. Mnóstwo krajów europejskich wyrzuciło dyplomatów rosyjskich i tak samo zrobiła Rosja z tymi dyplomatami, którzy przebywają w Rosji, więc wiadomo, że początkiem każdej wojny praktycznie jest konflikt dyplomatyczny, tak? Później mówi się także o konflikcie gospodarczym, że Unia Europejska chce zaostrzyć tutaj relacje gospodarcze między Unią Europejską a Rosją, mają być nałożone cła, wyższe opłaty, podatki. To z kolei spowoduje, że tak naprawdę Rosja odwróci się od strony, zamiast odwróci się od Europy, a skieruje się ku stronie Chin, tak? Ku Chinom. No i może taki powstać tak naprawdę obóz, taka koalicja, tak, Europa z Stanami Zjednoczonymi kontra właśnie Rosja i Chiny, tak, Rosja i Chiny, bo będą ich łączyć wspólne interesy, gospodarka, biznes, a Europa wiadomo, że tutaj popiera, tak, i Stany Zjednoczone, no i Europa bardziej tutaj ma dążenia pokojowe, więc tutaj Stany Zjednoczone też by popierały. Więc tak to właśnie wygląda. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na temat myślicie. Czyli według tego to by był konflikt, a więc data wybuchu III wojny światowej to by był 2020 rok, tak? Oczywiście jest kwestia tutaj pytania, tak? Jakby to doszło do tego wybuchu, czy by została użyta broń atomowa, broń nuklearna, czy też broń chemiczna, bo być może jakieś zdarzenie na świecie przyspieszyłoby tak naprawdę całe to zdarzenie. Jednak bez przepowiedni mówi o tym, że takim punktem zapalnym, czy momentem przed wybuchem III wojny światowej, to będzie zamordowanie jakiejś ważnej osoby, jakiegoś ważnego polityka, czołowego polityka. No to też jest ciekawa sprawa, tak? To też jest ciekawa sprawa, czyli mogłoby to wskazywać na to, że jeden z przywódców tu jakiegoś mocarstwa zostanie zamordowany, zastrzelony. No wiadomo, że te służby starają się jak najlepiej zabezpieczyć tutaj te głowy państw, polityków, no ale rzeczywiście, gdyby do takiej sytuacji doszło, no to by mogło to się skończyć nieciekawie, mogłoby dojść do wypowiedzenia wojny. Także tak to właśnie wygląda. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Jak na razie te działania wszelkie zbrojne mają miejsce na Bliskim Wschodzie i tam się dzieją, tak?
tak, więcej po prostu tych działań zbrojnych, ale rzeczywiście jakby tutaj i nie tylko przepowiednie, ale też tutaj znawcy tematu mówią o tym, że ten konflikt może zostać wypchnięty z Bliskiego Wschodu, z Syrii do Europy. No i kto wie, czy ta data 2020 roku nie byłaby czasem realna, tak, rzeczywiście nie doszłoby tutaj do konfliktu zbrojnego w Europie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.